Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Konrad Książak, a to jest kolejny poradnik z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się w pewnym sensie paniką na rynku, w innym sensie inwestowaniem w odpowiednie branże. Chodzi mi tutaj o to, że warto przypatrzyć się branżom, które jeszcze do niedawna miały źle. To znaczy, 2007-2008 rok to był kryzys, wszyscy pamiętamy, bańka na rynku nieruchomości. Przez to wiele deweloperów zbankrutowało. To nie jest tak, że rynek zanika. Rynek zawsze jakiś jest. To znaczy, jeżeli byli ludzie przed tym 2007, którzy chcieli kupić mieszkanie, to w 2009, 10 i 13 też będą ludzie, którzy będą chcieli kupić mieszkanie. I dlatego deweloperzy dalej są potrzebni. Z tym, że wielu z nich zbankrutowało. Co to oznacza? To oznacza, że inni, ci, którzy przetrwali, wezmą większą część tego tortu. To znaczy, każdy deweloper ma iluś tam klientów. W przypadku dużego zagrożenia branży w 2007-2008 roku mieliśmy wielki kryzys. W takim przypadku ci, którzy przetrwają, mogą rozrosnąć się jeszcze bardziej i mogą przede wszystkim być zyskowni. A dla nas, czyli dla skutecznych inwestorów, najważniejsze jest to, żeby spółka była zyskowna, że najlepiej, jeśli będzie zwiększać zysk rok do roku. I rzeczywiście 2007-2008 były trudnymi czasami, ale później zauważmy, że wiele spółek deweloperskich rozrosło się bardzo mocno, a dzisiaj są naprawdę bardzo potężnymi graczami. Bardzo fajnym przykładem jest tutaj Dom Development, czyli spółka, która w 2008 roku kosztowała niecałe 9 zł za akcję. Tam było 8, chyba 70 z tego co pamiętam za akcję. Dzisiaj to jest ponad 30 zł za akcję, czyli jeżeli ktoś trzymał przez te 10 lat ponad te akcje, no to zarobił bardzo fajnie na wzroście wartości akcji. Pamiętajmy, że możemy powiedzieć, że ktoś zarobił na akcjach albo stracił na akcjach w przypadku, kiedy je sprzeda. Jeżeli trzymamy te zyski, nieważne jak naszym zdaniem one są pewne, nie możemy mówić, że zarobiliśmy na tych akcjach. Zarabiamy dopiero w momencie sprzedaży. Wracając do tematu. Oprócz tego, że zarobił na wzroście akcji, Dom Development jest spółką, która wypłaca dywidendę. W 2008 roku cena akcji to było trochę poniżej 9 zł, a Dom Development jest akurat spółką, która regularnie wypłaca dywidendę. Jeżeli chodzi o dywidendę w tym roku, czyli za zysk z 2018 roku, to ta dywidenda wynosiła ponad 9 zł. Co oznacza, że jeżeli ktoś kupił w 2008 roku po te 8 z haczykiem, dzisiaj samą dywidendą mu się to zwróciło. Oczywiście trzeba jeszcze odjąć podatek Belki, 19%. Plus jest taki, że pamiętajmy, jeżeli chodzi o dywidendy, on jest od razu pobierany, dom maklerski nam od razu pobiera. Czyli nie musimy tego w PIT-cie rozliczać, to już jest rozliczone. W PIT-cie rozliczamy tylko sytuację, kiedy sprzedaliśmy akcję ze zyskiem. Ale to temat na inny odcinek. I takie rzeczy, czyli niemalże 100% zwrot z dywidendy jest możliwy tylko w inwestowaniu dywidendowym, długoterminowym. Zauważmy, że w tym roku było to 9 zł dywidendy, ale rok wcześniej i 2 lata i tak dalej też była dywidenda. Także jeżeli ktoś trzymał od 2008 roku z tej dywidendy, zwróciło to już mu się wielokrotnie. Takie sytuacje możliwe są tylko, jeżeli inwestujemy w spółki dywidendowe długoterminowo. Wiele osób mówi, że na polskim parkiecie nie ma spółek, które są dywidendowe długoterminowo, bo jeżeli chodzi o na przykład rynek amerykański, tam wiele spółek ma wieloletnią już tradycję, kilkudziesięcioletnią tradycję wypłacania dywidend. Rzeczywiście w Polsce tak nie ma, zwłaszcza, że polski rynek ruszył w latach 90. Jednak są spółki, które od 5, 7 czy 10 lat regularnie wypłacają dywidendę i regularnie ją zwiększają. Oczywiście można powiedzieć, że od lat 2007-2008 nie było jeszcze żadnego poważnego kryzysu, poważnego krachu. Jednakże w tym okresie były już momenty trudne dla spółek, a mimo to wiele z nich cały czas dywidendę wypłacało. Przestrzegam Cię tylko przed jedną rzeczą. Trzeba uważać szczególnie na spółki, które wypłacają dywidendę rokrocznie i nagle ją zawieszają. Dlatego, że zazwyczaj to jest takie szukanie kapitału na siłę. To znaczy, jeżeli spółka wypłaca rok w rok dywidendę, przyzwyczaja do tego inwestorów. Także dla inwestorów to jest coś naturalnego, że mają dywidendę z tej spółki. Jeżeli jednak spółka zawiesza dywidendę, to inwestorzy mają przekonanie, że coś im się zabrało, że
zabrało im się coś, co im się należy. To znaczy, że zawsze ta dywidenda była, a tutaj nagle nie ma. To jest bardzo zły sygnał dla spółki. To znaczy, że spółka może mieć poważne problemy z płynnością finansową, poważne problemy z zarabianiem pieniędzy. I w tym przypadku trzeba się poważnie zastanowić nad przyszłością spółki, nad przyszłością swojej inwestycji, czy czasem nie trzeba wyjść z tej inwestycji. Pamiętajmy, że nawet jeżeli nie zarobiliśmy na danej inwestycji, to lepiej wyjść ze stratą 10% niż 80%. A jeżeli już zarobiliśmy, no to lepiej wyjść z zyskiem te 30% niż wyjść na zero, jeżeli kurs rzeczywiście spadnie. W przypadkach, kiedy spółka ma długotrwałą tradycję wypłacania dywidend i przestaje, trzeba na to zwrócić uwagę. Oczywiście może się zdarzyć gorszy rok, w której ona nie wypłaci dywidend. To znaczy wiele spółek, które wypłacają od 10 lat dywidendy, miało na przykład rok przerwy. Nie jest to nic bardzo strasznego. Jeżeli jednak ona wypłacała rok rocznie i już drugi, trzeci rok z rzędu nie wypłaca dywidendy, to znaczy, że w spółce może dziać się coś niedobrego. Inwestowanie dywidend może być bardzo zyskowne ze względu na to, że pamiętajmy, jeżeli spółki zarabiają, jeżeli spółka jest perspektywiczna, bo ja nie mówię, że należy inwestować w spółki dywidendowe, bo są dywidendowe. Nie. W spółki należy inwestować te, które naszym zdaniem są niedowartościowane, przyszłościowe, takie, które w przyszłości będą zarabiać jeszcze więcej niż zarabiają teraz. Jeżeli spółka wypłaca dywidendę, jest to na pewno miły dodatek i warto na to zwrócić uwagę. Jeden odcinek o dywidendach już zrobiłem, tam omówiłem wszystkie za i przeciw. Teraz masz na górze link do tego filmiku, ale pamiętaj, że jeżeli stopa dywidendy jest na poziomie 4-5% i cały czas taka stopa się utrzymuje, z tym, że cały czas spółka zwyżkuje, jeżeli chodzi o kurs, to jeżeli kupimy teraz, za 5 lat ta stopa dywidendy nie będzie dla nas 4-5%, tylko 30%, a może i 100%, jak w przypadku właśnie spółki Dom Development. To oczywiście to nie jest żadna rekomendacja tej spółki. Sam nie wiem, czy obecnie bym ją kupił. Chodzi mi tutaj o sposób działania inwestora, sposób, możliwość zarabiania przez inwestora, bo żeby być skutecznym inwestorem, trzeba zarabiać na różne sposoby, a przez właśnie taką dywidendę można bardzo fajnie zarobić, zwłaszcza w długim terminie. Pamiętajmy, że zawsze jest odcięcie dywidendy, czyli jeżeli kurs danej akcji jest na poziomie 30 zł, powiedzmy, jest dywidenda 2 zł na akcję, no to na jednej sesji jest odcinany ten kurs od dywidendy, czyli kurs jest niższy o tą dywidendę. Ale jeżeli spółka płynnie się rozwija, to ten kurs wróci do poprzedniego poziomu, a nawet możliwe, że go przebije i takich spółek powinniśmy szukać. Inwestowanie dywidendowe jest bardzo fajne w przypadku, kiedy jest inwestowaniem długoterminowym. Wtedy można osiągnąć najwyższe stopy zwrotu, a właśnie o to chodzi skutecznemu inwestorowi, czyli mnie czy tobie, żeby osiągnąć jak najwyższe stopy zwrotu. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Polecam też darmowy poradnik inwestycyjny, który jest w opisie filmu i zachęcam cię do zostawienia komentarza pod filmem. Dzięki, cześć.